23 lipca wspominamy błogosławionego Bazylego Hopko, biskupa. Bazyli, lub też Wasyl, przyszedł na świat 21 kwietnia 1904 roku w Hrabskie we wschodniej Słowacji, w ubogiej rodzinie grekokatolickiej. Gdy miał zaledwie rok, zmarł jego ojciec. 3 lata później matka wyjechała do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy, a wychowaniem chłopca zajął się dziadek i brat matki, grecko-katolicki kapłan Demeter Petrenko. Bazyli uczył się w Preszowie, najpierw w Królewskim Gimnazjum Katolickim, a potem w Słowackim Ewangelickim Gimnazjum Kolegiackim. Tam też w roku 1923 wstąpił do greko-katolickiego seminarium duchownego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w dniu 3 lutego 1929 roku został administratorem parafii w Pakostowie, a potem pierwszym proboszczem nowej parafii w Pradze. W tym czasie studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie w 1940 roku uzyskał doktorat. Po 7 latach powrócił do Preszowa. Tam był ojcem duchownym, sekretarzem kurii biskupiej, a od 1943 roku wykładowcą teologii moralnej i pastoralnej. W tym czasie napisał kilka książek i założył pismo katolickie Blachowistnik. Po zakończeniu II wojny światowej w 1947 roku Bazyli został mianowany biskupem pomocniczym eparchii preszowskiej. Jego dewizą biskupią były słowa: aby wszyscy byli jedno. W tym czasie w Słowacji panował reżim komunistyczny. W dniu 28 kwietnia 1950 roku komuniści zdelegalizowali kościół grekokatolicki w Czechosłowacji. Wszyscy biskupi zostali uwięzieni. Biskupa Bazylego poddano brutalnym przesłuchaniom trwającym ponad rok, podczas których usiłowano go zmusić do złożenia fałszywych zeznań. 24 października 1951 roku skazano go na 15 lat więzienia, grzywnę w wysokości 20 tysięcy koron i pozbawienie praw cywilnych na 10 lat. Po 13 latach wyszedł na wolność ze względu na zły stan zdrowia. Przez następne 4 lata mieszkał w domu opieki w Oseku w północnych Czechach. Ponieważ władze komunistyczne nie pozwalały mu wrócić do Słowacji, dopiero w 1968 roku, po rehabilitacji kościoła grekokatolickiego, powrócił do Preszowa, a w dniu 20 grudnia tego roku Paweł VI potwierdził jego nominację na biskupa pomocniczego wszystkich grekokatolików w Czechosłowacji. Bazyli Hopko zmarł 23 lipca 1976 roku w Preszowie. Podczas ekshumacji ciała biskupa odkryto w jego kościach arszenik, który musiał mu być przez dłuższy czas podawany w małych ilościach, najprawdopodobniej w czasie uwięzienia. Jego życie było naznaczone cierpliwie znoszonym cierpieniem, służbą wiernym i heroiczną realizacją powołania kapłańskiego. W dniu 14 września 2003 roku papież święty Jan Paweł II zaliczył biskupa do grona błogosławionych podczas mszy świętej odprawianej w Bratysławie. Beatyfikował wówczas także siostrę Zdzisławę Cecylię Szeligową. Mówił wtedy: obydwoje jawią nam się jako pełne blasku przykłady wierności w czasach ciężkiego i bezlitosnego prześladowania religijnego. Biskup Wasyl nigdy nie wyparł się swojego przywiązania do kościoła katolickiego i do papieża. Obydwoje zostali poddani niesprawiedliwemu procesowi i otrzymali niesłuszny wyrok. Zaznali tortur, poniżenia, samotności i ponieśli śmierć. Krzyż stał się dla nich drogą, która doprowadziła ich do życia, źródłem mocy i nadziei, próbą miłości Boga i człowieka. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika błogosławionego Bazylego biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.